Siemaneczko, śmietnikowy artysta z tej strony. Lecimy dalej z taśmą śmietnikową. Co u Was słychać? Co porabiacie? Jak się czujecie? Pozdrawiam Was serdecznie. I lecimy dalej, lecimy dalej. To jest depozyt dla nowych użytkowników, jednorazowy praktycznie. Musimy to przerobić. Nie dało rady takiego czegoś, takiej ilości skarbów. Nie da rady. Nie da rady naraz na miejscu na live ogarniać, więc trzeba to zrobić komisyjnie, ale tutaj razem w Galerii Skarbów Śmietnikowych, też dla nowych użytkowników. Patrzcie, gdzie jesteśmy, Galeria Skarbów, budujemy galerię zrobioną z skarbów śmietnikowych, artefaktów, precjozów. I dobra, i lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Co my tu mieliśmy? Skończyliśmy na tym, na tej reklamóweczce. Tam jest dalej też tort, będziemy go kroili sekcjami, torty śmietnikowe. Zapraszam, merci, s'il vous plaît, że tak powiem. Ostatnio, wow, fajnie, co tu wyrzucili? Ale wyrzucili rzecz. Fajne, to nowe rzeczy są, nowe kubki dosłownie, nowe, piękne, ślicznie lakierowane kubeczki. Okej, okay, będzie. Ja je nie chcę pobrudzić, żeby się nie pobrudziły te czasami doły u nich. Co oni dalej wyrzucili? Co oni dalej wyrzucili? Wow, sygnowany jakiś, dziwna ta sygnatura. Nie wiem, nie wiem, ale wygląda chyba na starszy model z takimi kwiatami wypukłymi i ma dziwne sygnatury, powiem wam. Nie wiem co tu, ale zmazała się trochę domek. Poznajecie sygnaturkę, to napiszcie w komentarzach, proszę. Lecimy dalej. Co wyrzucili i co udało nam się uratować ze śmietników, hasioków, kontenerów. O, to zwykłe. Dishwasher safe. Kto lubi porcelanę. O, ale fajny ten jest, patrzcie, z takim zegarkiem. O, to zostanie. Zostanie. Zostanie na pewno z nami. Co dalej wyrzucają? O, jest do kompletu. Drugi, piękny. Idealny stan, jak nowy. Kurczę. Nowe kubeczki, piękne. Udaje nam się uratować. Pięknie. Co jeszcze? Co jeszcze? A co to jest? O, to tego chyba, patrzcie. O, i elegancko, zobaczcie. To teraz taki komplecik wyrzucili. Zobaczcie poprzednie odcinki. Też warto zobaczyć, co wyrzucają, naprawdę. Lecimy taśmowo z tymi znaleziskami. Jak się nudzicie, to zapraszam, nie ma tutaj nudy na kanale. Będziemy, zawsze będzie jakiś nowy artefakt, zawsze jakieś nowe znaleziska, naprawdę zawsze nowe depozyty. I to będzie seriami leciało, seriami. Także nie będzie nudy, naprawdę, bo to mają być wielkie rzeczy. Taki depozyt robimy na jeden raz. I to mają być wielkie rzeczy, wielkie depozyty, a nie po prostu jakieś łowienie pojedynczych rybek. Tak tutaj, o widzicie, akurat na znak fish, kubeczek fish, eat and drink, fajny, 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 jak nowy, no fajne kubeczki wyrzucili, kurczę, ciekawe, jest jeszcze jakiś, a i tak, no to nowe rzeczy, patrzcie, i na rurkę, family secret, a to już takie ja gdzieś wystawiałem chyba, z tego co pamiętam, czy nie, nie wiem, trzeba się tu wystawić, galera skarbów śmietnikowych już czeka na nowe znaleziska, ale my potrzebujemy, tak mówię, seryjnie coś zrobić dalej, więc tutaj macie wpinki, tutaj jeszcze, co to jest, taka z IKEA maszyna, nie wiem czy to działa, takie coś na śmietniczkach, wyrzucają ludziska, my ratujemy i wzbogacamy historię, żeby rzeczy się niszczały. Powiem wam, że dużo, dużo tych moherowych beretów. Zabierałem moherowe berety jak wariat dosłownie. Ja nie wiem, co mnie wstąpiło, że zabierałem jak wariat. Tutaj moherowe berety. Tutaj patrzcie, taka kolekcjonerska. Nie wiem, ale coś mi tu znaczy. Jakimś Pemexem chyba. Juventus Poland. Juventus Poland, taka siatka, powiem wam, na zakupy. Juventus twoim biurem podróży. Z Juventurem, biuro podróży. Kiedyś było biuro podróży chyba tylko jedno w Polsce za PRL-u. Juventus, nie? No dobra, musimy odkładać te mohery do moherów, bo ja tutaj już, patrzcie, następny moher, czy dwa mohery. Co to jest, kurczę? Dwa mohery, jakaś ściera. Nie, chusteczki, ty. Jeszcze się okaże, że babcia, że ktoś zawinął tam precjoza. Co to jest w ogóle? Ale jazda. Co? A już komisyjnie mogliśmy coś zrobić, patrzcie, jakiś
rajtuzy, to są rajtuzy, hafty, to się nam nie przyda, to się nam nie przyda, ale ten haft jest nawet zacny, ktoś zaczął robić, no nie wiem, chyba go nie, ale poplamiony. Nie przemawia to do mnie, a do was to przemawia. I jednak beret jak najbardziej moherowy, jak myślicie? Wspaniały, kolekcjonerski stan. Stan kolekcjonerski praktycznie jak nowy. Fajny berecik. Nowe rzeczy z PRL-u. To były nowe rzeczy, nieużywane praktycznie. A to niestety nie musieli się pożegnać, bo też nie mamy miejsca tyle, żeby to wszystko trzymać. Zrobimy potem wystawkę komuś i ktoś to na pewno weźmie i będzie zadowolony. A my lecimy dalej. Którą reklamówkę teraz chcecie? Chcecie tą czy tą? Patrzcie, tą może, czy tą? Tu zrobiliśmy już te guziki, to też zrobiliśmy. To może zaczniemy. Patrzcie, ile tam artefaktów się czai. Zapraszam na następny odcinek, bo nie wiemy, co tam jest. A zaraz się dowiemy, co tam jest. Patrzcie, co oni tam wyrzucili. O, linki jakieś takie, linki, nie wiem, czy to brać. Dobra, lecimy dalej. Tarkę wyrzucili, co to jest, jakaś sygnowana może? O, jest, patrzcie, ty. Tarka nawet z koroną. Sygnatura z koroną. PRL, to na pewno bieli. Bieli PRL tarkę. Co to jest? Kraniczek? Taki jakiś element. Nie wiem, czy to depozytu jest. Maszerie. O, pachnie fajnie, ty ludzie, fajnie pachnie normalnie te mydełko. Maszerie, co to jest za mydło? Z PRL-u czy nie? Maszerie. Mydło maszerie. To maszerie, lecimy dalej. Co to? Kołki, wkręty. Chociaż trzeba przeglądać, bo już złoto w bateriach było. Także wszystko jest możliwe. Kołki, wkręty. Może tutaj. Tutaj mam to specjalne. Coś tu będzie. Może coś będzie jeszcze fajnego. Fajne. Premium. Co to jest? Komfortowe podpiętki. Komfortowe podpiętki. Dyszkę kosztują takie. Zaśmiana, elegancko. Komfortowe podpiętki. Weźmiemy. Co tu jeszcze jest? O, fajny, patrzcie, fajny kolekcjonerski stan. Mieszkowice, cena 33,50. Fajnie, jeszcze podpisany, jeszcze podpisany. Idealny stan. Fajny. Dobra, to weźmiemy. Co tu dalej wyrzucili? Może to trzeba trochę kopać, żeby wypadły te. Wow, fajny. Fajny taki, powiem wam, sygnaturka jest? Elegancki. Ale kawał historii wartowany. Ale fajny kolekcjonerskie szczypce. Eleganckie. To wyrzuca się na śmietniki. To trzeba uratować. To nie może zniszczyć. A tutaj w Galerii Skarbu, w muzeum, na pewno znajdzie swoje miejsce i odnajdzie swoje drugie życie. Ludziska świetne. Świetny artefakt. Lecimy dalej. Co tu jeszcze jest wyrzucone? Ciekawego, widzicie coś? Mydełka. Stare Palmolive. Patrzcie, mydełka są z PRL-u. Palmolive, tutaj od Maszeri. Ło, następne. Palmolive. Następne. To jest takie. Kończy się odcinek, dlatego co tam dalej będzie, zobaczycie w następnym odcinku, który gorąco polecam. Gorąco polecam, bo będziemy lecieli taśmowo ze śmietnikowymi skarbami. Nie będzie nudów. Do następnego odcineczka. Widzimy się już zaraz. Strzałeczka.